kolejny dzień. Kolejny dzień przede mną i przed wami, jak jesteście ze mną. Witam was w moim... Oj, kochani, to są już moje ostatnie dni mojego wiosennego wyzwania. Zostało już tak mało. Do środy, tylko do środy. Tylko do środy. W zaufaniu do życia. Dzisiaj taka pogoda bardzo chmurzasta. Bardzo chmurzasta. Niebo przykryte, zaciągnięte chmurami. A ja dzisiaj idę w zaufaniu do życia. Po raz który. Chyba 27. Tak musiałam się dzisiaj zastanowić. Po raz pierwszy mnie tak dzisiaj nie wyszło, że od razu pamiętałam, który to dzień. Tak się trochę zastanawiam, który to dzisiaj dzień. Tak, coraz piękniej dookoła, coraz więcej zielonego. Coraz więcej zielonego. A ja wiecie, oczywiście znowu gdzieś po drodze tory, bo u mnie tak gdziekolwiek się nie ruszę, żeby wyjechać gdzieś dalej, czy wyjść dalej, to wszędzie wzdłuż torów, bo tutaj jednak ten rejon jest taki, że ta kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego jest w okolicy i z każdej strony, kochani, jedzie pociąg, z każdej strony jedzie pociąg. Dzisiaj niedziela, myślałam, że będzie trochę ciszej. Ale ptaki są, ptaki śpiewają, jest pięknie. Idziemy dalej, gdzieś zostawimy te tory kolejowe z boku i pójdziemy gdzieś daleko, daleko, daleko. Ja chodzę, kochani, i dzisiaj zbieram, też pozyskuję pewne rzeczy na ocet i na susz. Zobaczymy, jak to się zakończy, ile tego będzie i co będzie. Pokażę wam na końcu. Zostawię was w niepewności. Trochę w niepewności. Oh, pięknie jest. Nie jest zimno. Jest tylko tak chmurzaście. No ale ta zieleń rekompensuje, kochani. Rekompensuje wszystko. Te dzikie miejsca, które tutaj są, rekompensują. No takie one dzikie. One nie takie dzikie, bo cywilizacja tutaj jest. Ale w momencie, kiedy przychodzi pora roku, początek każdej pory roku, to te miejsca są tak magiczne i dzikie i za każdym razem inne. I wydawałoby się, że tyle razy w to samo miejsce mogę przyjść, ale za każdym razem oddycham inaczej. Za każdym razem pojawia się coś innego. Dobra, idziemy z tej ścieżki dalej. Nie znalazłam tutaj tego, czego szukam. Idziemy dalej. Po wczorajszym nocnym deszczu wszystko jeszcze mokre, ale jest tak fajnie, tak świeżo i wszędzie krople jeszcze deszczu zostawione na listkach. Jest pięknie, jest tutaj bardzo dużo lubinów, można postać, popodziwiać, poprzyglądać się kroplom deszczu. Ach. Jest tego mnóstwo. I za jakiś miesiąc, dwa będzie tutaj fioletowo i biało od łubinu, fioletowo i biało. I tak idę pomaleńku, drobnym kroczkiem zmierzam do przodu. 27 dni, kochani, głębokich transformacji. Czasami lżej, czasami ciężej. Wszystko zależy od tego, co pojawia się w drodze. Dzisiaj jak na razie idę już jakiś czas, tak zbierając tak naprawdę w jeden kawałek wszystko to, co się zadziało przez te 26 dni. Patrzę, co jeszcze, jak jeszcze mogę wejść głęboko, żeby jeszcze coś dotknąć. To wszystko przychodzi w drodze, nie da się tego zrobić na siłę. Na już, na teraz, bo ja chcę. Bo włączam kamerę i chcę mówić o pięknych rzeczach. Nie. To tak nie jest. To jest droga. To przychodzi w drodze. Przychodzi w drodze, bo z każdym krokiem
uwalnia się pamięć komórkowa i pojawia się to, co się ma pojawić. Dokładnie wtedy, kiedy się ma pojawić, to się pojawia. Tam gdzieś w oddali słychać przejeżdżający pociąg. Pojechał. Poturlał się po szynach, przypominając o drodze. A ja dzisiaj idę w zapachu deszczu. Pachnie deszczem, dookoła pachnie deszczem. Śpiewają ptaki, a dookoła pachnie deszcz. Las pachnie deszczem, droga pachnie deszczem, trawa pachnie deszczem. Zapewne znacie ten zapach, kiedy po deszczu i w bardzo ciepły dzień unosi się zapach. Taki właśnie dzisiaj ja podziwiam. Wkładam w siebie, wącham. I się zaplątałam w to wąchanie. Zaplątałam się w wąchanie i w mówienie o wąchaniu. Ale tak, kochani, pięknie. Pięknie. Zupełnie inna aura. Zupełnie inne postrzeganie wiosny. Za każdym razem inaczej. To są moje długie ścieżki, które przemierzam w moich wyzwaniach. Głaszczę dzisiaj to, co pojawiło się przez te wszystkie dni. Dopieszczam. Dopieszczam drogą. Dopieszczam zrozumieniem, akceptacją. Dopieszczam. Siebie dopieszczam. Dopieszczam. Dzisiaj się dopieszczam, kochani, zapachem. Jestem zauroczona wyglądem tego lasu, tego miejsca. Ten zapach taki świeży, taki piękny, taki pomieszany z kwiatami, pomieszany z tym wszystkim, co tutaj się pojawia na tej drodze. No i ten huk samochodów. Uciekam z tej ścieżki gdzieś daleko w inne miejsce, żeby było trochę ciszej. Przejechał rowerzysta, znowu mignął jak wiatr. Żarnowiec już przekwita. Dokładnie tak. Przekwita żarnowiec. Potem będą takie fajne fasolki. Obserwując kwiat żarnowca od wiosny aż do momentu, kiedy nie zrobi się nasionko. Fajne doświadczenie. Ja tak w drodze właśnie obserwuję całą tą aurę czterech pór roku. Kiedy zmienia się dookoła mnie i kiedy zmieniam się ja sama w środku. Tak, taka jestem dzisiaj dopieszczona. Dopieszczona zapachem. Dopieszczona deszczem. Dopieszczona tym, co tutaj w drodze. Kochani, idę i tak patrzę po jednej stronie i po drugiej stronie. Czyli tak będąc pomiędzy, patrzę, ile nowych sadzonek się pojawiło na wiosnę. Nowych brzuzek, nowych buków, takich maleńkich. Całe polany nowych wykiełkowanych nasion, z których urośnie kiedyś potężne drzewo. Albo urośnie, albo nie urośnie, albo się przebije, albo się nie przebije. W zależności od tego, jaka wielka moc będzie drzemała w tej małej sadzonce. No i jeżeli ludzka ręka pozwoli temu trwać, to będzie. Biorę tą moc od tej przyrody, kochani, biorę. I wiem, że na każdym gruncie wyrośnie. Mówią, że cuda się zdarzają wtedy, kiedy wierzymy. Ktoś mi napisał pod postem, że ziarno rzucone na kamień nie wyda plonu. A jakby tak skropić je deszczem, dać mu pamięć,
całego wszechświata i puścić, kochani, puścić tą energię. Być może wykiełkuje. Widziałam nieraz na kamieniach rośliny. I tak to wszystko jest. Kwitną mlecze, nie mlecze, mniszki lekarskie. Taka jest poprawna nazwa, tak. I pełno już dmuchawców, bo przekwitają. I poprzekwitają. I sportowiec przede mną i za mną. Halo. I ze mną, i za mną, i ze mną, i za mną, i ja też idę i to jest też taki pewny rodzaj sportu, bo teraz idę cały czas pod górkę i jeszcze troszkę pójdę wolno, a potem już z górki, tak, ale mam ten moment na to, żeby pooglądać, żeby pobyć tak w tej przepięknej zieleni, przepięknej. Za daleko nie mogę was tak odsuwać, bo nie wiem, czy to słychać, czy nie słychać. Raz założę słuchawkę, raz zapomnę. I tak idę, kochani. Dzisiaj idę w takim zachwycie. Dokładnie tak, w zachwycie. W zachwycie. Co tutaj dzisiaj? Nawet auto stoi na mojej drodze. Na takiej, gdzie nigdy nie jeżdżą. A dzisiaj tą ścieżką przejechało 7 aut. To jest 8, które tutaj stoi. Dobra, mijamy te ścieżki i idziemy dalej w tym dopieszczaniu. Dopieszczajcie się, kochani, znajdźcie sobie taki dzień, żeby się dopieścić, żeby nie oceniać niczego, niczego. Droga jest po to, żeby się pojawiało. Droga jest po to, żeby się... Koniec górki. Droga jest po to, żeby się ujawniało, żeby się pokazywało, żeby czasami pobolało troszkę, wtedy łatwiej jest nam dostrzec. Łatwiej jest zacząć wtedy kochać siebie, pamiętajcie, siebie najpierw, a potem znajdzie nas ta inna miłość, ta ziemska, taka, która już nie będzie wymagała, tylko po prostu będzie, bo będzie chciała z nami być i tyle. Stoi autko na moich rozdrożach, stoi autko. Która ścieżka dzisiaj? Ta. Czy ta? Która ścieżka dzisiaj? Ta. Muszę się tak odwrócić. Ta. Czy ta? Która ścieżka? O, i moja zadymiara piękna, kochana, wali dzisiaj z komina. A nie chciałabym tutaj tego autka. Muszę inaczej to zrobić. Tak, dzisiaj układa się w jeden wielki dym. Układa się. No to idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Idę dzisiaj i oddycham, kochani, oddychajcie dzisiaj razem ze mną. Dam wam trochę tego pachnącego deszczu, żebyście się mogli dopieścić. No nie wiem, co dzisiaj jest, ale już jedzie kolejne autko. Na mojej drodze jest kolejne autko. Pewnie dzisiaj niedziela, myślą, że nikt nie widzi. A ja tutaj dzisiaj odbieram już 9 auto w drodze. 9. Jak nigdy. Taka dzisiaj tajemnicza aura. Te chmury sprawiają, jakby była mgła. Ja już oczywiście ładuję się, bo już tyle. A przede mną też ktoś maszeruje. Ja już się ładuję, kochani, bo tyle rzeczy tutaj wyprawiam z tym moim telefonem, że on mi się tak szybko rozładowuje. Ale jak człowiek staje w takich miejscach, to wiecie, no nie chcę się nic mówić. Po prostu przyglądam się.
tym pięknym krajobrazom. No i ten śpiew ptaków. Tak, dopieszczam się dzisiaj, tak, dopieszczam. Taki dzień na dopieszczanie siebie. Z tą miłością, kochaniem, dopieszczaniem. Trochę z tej strony, pomiędzy kwiatami, żeby tak było inaczej. Nie ciągle tylko ścieżki, ale niech też będą, niech będzie Małgorzata w kwiatach. W tym roku taka wiosna, że tak mało zdjęć w kwiatach zrobionych mam, bardzo mało zdjęć, jak nigdy. Ale tak jak powiedziałam, wszystko zawsze jest inaczej. Wszystko jest inaczej. Mamy w sobie, kochani, tyle kieszonek, a w tych kieszonkach pochowane bardzo głęboko, wszystko pochowane w kieszonkach, tak. Ja też mam kieszonkę, na którą dzisiaj przypięłam moją ładowarkę, żeby mi było wygodniej, żeby mi się nie majtała pod nogami, ani tutaj w rękach, bo potem niewygodnie jest nagrywać i trzymać ten patyk. Niewygodnie. Muszę przeczekać. To znaczy nie muszę, ale przeczekam chwilę, bo idą ludzie i nie chciałabym, żeby znowu byli gdzieś tutaj w mojej kamerze, bo różnie to wygląda, bardzo różnie wtedy. Poczekamy, popatrzymy sobie w oczy. Halo. Popatrzymy sobie w oczy. No i już możemy iść. Możemy iść. Bardzo dużo ludzi dzisiaj spaceruje. Tak, sobota, niedziela, więc jest ten czas na spacer i na przemyślenia. Tak, tak mamy tak bardzo dużo kieszonek, a w każdej kieszonce coś zabunkrowane. Ile razy jest tak, że wyciągasz kurtkę albo coś, co ma kieszonki, sweter, po latach czasami, i wyciągasz coś i odkrywasz niesamowite rzeczy. Tak jest dokładnie z nami. Jest tyle skarbów w nas, tyle skarbów, ale potrzeba dobrego gruntu, żeby się pokazało, żeby się ujawniło, żeby się coś zadziało. Bo to właśnie są te świadome ścieżki i świadome bycie. Dobra, przerwa. Przerwa na ławeczkę, bo jestem w moim pięknym miejscu ławeczkowym. Tam jest ławeczka. Mała przerwa. Chwila odpoczynku i będziemy szli dalej. Tam dzisiaj daleko. Nie wracam jeszcze do domu. Nie wracam, bo jest tak pięknie, że fajnie jest tutaj być. Po prostu być. Patrzcie, jak pięknie. Nie mogę wyżej, bo mi kabel mnie ogranicza. Dzisiaj mam ogranicznik w postaci kabelka, bo jak go wyłączę, to zaraz mi się wszystko rozłączy. Ale właśnie tak wyglądają wiosenne kwiatki. Jest pięknie. Halo. Jak to zawsze w miejscach, w których myślę, że nikogo nie ma, zawsze się ktoś pojawi. No ale to nic. Idziemy dalej. A może dzisiaj w tamtą ścieżkę, za tą barierkę, co skrywa ścieżka, jaka tajemnica. Zobaczymy, gdzie mnie poniesie. I kolejne puste pole przede mną. Taki, kochani, dobry grunt na zasianie nasionka. Taki dobry. Nie wiem, mnie tutaj dzisiaj pognało. Odpoczęłam trochę, posiedziałam na ławeczce. I idę dalej. I co tutaj będzie? Co zasiejemy, kochani? To zbierzemy. Co zasiejemy, to zbierzemy. Idę dzisiaj jakąś zupełnie dla mnie dzisiaj nową ścieżką. Nie wiem, tutaj jest przestrzał tego pola i dmucha bardzo, bardzo dmucha. No ale z jakiegoś powodu też to czyste pole, to czyste płótno pojawiło się na mojej drodze. Bo
można by to było, kochani, tak mi tutaj zaraz jako artyście, malarzowi pokazało się puste płótno. I że to jest ten czas, kiedy kończy się ta droga tego oczyszczania. Jeszcze 3 dni głębokich przeróbek we mnie samej. I mam to płótno przygotowane na nowe. Na to, żeby zasadzić inaczej. Bardziej może podlewać miłością, bardziej zaufaniem. Wszystko po coś się pojawia. I pojawia się tak obrazowo, tak naprawdę obrazowo. Czyste płótno. To nie Sahara. To miejsce na nowe. Pięknie. Zeszłam z tego pola, bo tutaj tak nie dmucha. Znalazłam polanę. Polanę pięknych kwiatków. Pięknych, fioletowych, leśnych kwiatków. Cała polanka. I 5 płateczków uśmiecha się do mnie. Pięknie. Teraz tak sobie siedzę tutaj. Na dupce. Pomiędzy tymi kwiatami. I otwieram, kochani, kolejną kieszonkę. Znowu gdzieś jedzie w oddali pociąg. Słyszę jego gwizd. Tak, otworzyłam kolejną kieszonkę. Kocham te moje wyzwania, wiecie? A potem zaraz mam warsztaty. I tam dopiero będzie taka wisienka na torcie tego mojego doświadczania, tej mojej drogi. Bo tam otworzą się kolejne przestrzenie, które pozwolą mi pokochać jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej. Dobra. Kieszonka otwarta, wypuszczone w świat. Idę dalej. Torba moja tutaj ze mną jest, stoi. Zbieram. Ale jeszcze przede mną dużo zbierania. Idę dalej, włączę się jeszcze za chwilę. No dobra, nie będę was trzymała w tej niepewności. Zbieram dzisiaj klonowe kwiatki. Będę robiła nowy ocet i będę suszyć na herbatkę. A jakie właściwości mają klonowe kwiatki? No to, kochani, wiecie, poczytajcie sami. I kolejna piękna huba. I to nie jedna, tylko kilka. Takie dzisiaj tutaj zakamarki leśne przechodzę, przemierzam te leśne ścieżki w poszukiwaniu klonowych kwiatków. I co jakiś czas otwieram moją kieszonkę, będąc pomiędzy jednym a drugim laskiem. Idę w skupieniu wtedy, kiedy przychodzi, kochani, w ciele znak, wtedy, kiedy pojawia się coś, zatrzymuję się, robię moje czary-mary i bawię się tą magią, którą daje mi świat. Bawię się tym polem, bawię się tą energią i umacniam sobie zmianę. Wyszło słonko i ślimak wyszedł. Biedny, na środku autostrady, a tutaj rowerzyści przejeżdżają i dzisiaj samochody, więc może go zdejmę, przeniosę go na trawę. On zmierza na drugą stronę tej dzisiaj bardzo ujeżdżanej jezdni. Ja wracam moimi ścieżkami w stronę domu, ale jeszcze trochę przede mną. I tak
zatrzymałam się przy tym ślimaczku. Taki duży, taki bardzo duży winniczek. Przeniosę go. Wyszło słonko, zrobiło się bardzo ciepło, bardzo parno się zrobiło. Mam przybliżenie tutaj, żeby było lepiej widać ślimaczka, ale tutaj pojawiło się słoneczko. Nie za bardzo go widać, ale te promienie tutaj są, kochani. Są i jest bardzo parno. Zrobiło się tak ciężko, tak jakby miało lunąć za chwilę. Przeniosłam ślimaczka. O, wystawia rogi, tak, wystawia. Czyli może zadowolony, może nie. Ale niech sobie dzisiaj idzie po trawie, a nie po tej autostradzie. Powiem wam już dzisiaj, kochani, z mojej drogi do jutra. Dopieszczajcie się dzisiaj, dopieszczajcie. Jest niedziela, więc się dopieszczajcie. Południe, rowerzystów coraz więcej. Ślimaczek uratowany. Klonowi podziękowane, że dał mi swoich kwiatów. Jest. Można wracać do domu. Można się dopieścić zapachem klonowych kwiatków. Ręce mi się kleją. Paluchy brudne. Tak. Dziękuję, że mogłam znowu odkryć kawałek siebie, otworzyć jakąś kieszonkę, wyjąć coś. Tak. Tyle nowych informacji w drodze dzisiaj, kochani. Tyle nowych. Nowe nasionka, które na początku drogi gdzieś wykiełkowały na mojej drodze. Potem puste pole, kwiaty. Ale mam ciary, o matko droga, jak mi znowu coś przeszło. Znowu coś przeszło. Przeleciało przeze mnie, kochani. Przelatuje przeze mnie tak co kawałek. Przelatuje. Idę teraz z górki. Jest, widzicie, jaka górka za mną. Na początku drogi, jak się witaliśmy, szłam pod górkę, a teraz idę tą samą ścieżką w dół. Zupełnie inaczej się idzie. Pcha mnie gdzieś ten mój plecak do przodu. Pcha mnie, ale on nie jest ciężki. On jest dzisiaj uwolniony i to bardzo dużo rzeczy się dzisiaj uwolniło. Bardzo dużo znaków pokazał mi świat. Ten mój świat dookoła mnie. Ta moja przestrzeń, w której jestem. W której dokonuję tych moich zmian. Nawet nie zauważyłam, że mnie tam na drodze coś ucięło. Coś mi się wyłączyło i rozłączyło. Chyba przez tego psa, co do mnie podleciał. No ale nie ma, nieważne. Teraz wam powiem do jutra. Do widzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tak nie bardzo mi się chce iść jeszcze do domu. Chodzę już dzisiaj tyle godzin, kochani. Nie wiem, 4, może więcej. A tutaj jeszcze tak pięknie. Nie chcę mi się iść do domu. Małymi kroczkami zmierzam w kierunku domu, ale zeszłam z tamtej drogi asfaltowej tutaj na tą leśną. Dopełniłam jeszcze mojego uziemienia, czyli jeszcze podryptałam po tej mokrej, błotnistej trawie. Obtarłam nogi i idę obrabiać te kwiaty. To nie może długo leżeć, dzisiaj pozyskane, więc dzisiaj musi być obrobione, jak ja to mówię. Będę się dopieszczać tym, co kocham. Także pięknej niedzieli dla was, pięknej niedzieli, pięknych transformacji i ktoś tutaj coś buduje w lesie, jakieś kołki, jakieś domki, jakieś coś tam, jakieś szałasy. Ludzie coś robią. Chyba zbierają jakieś patyki. Patyki. Nie wiem, czy mi się uda ich złapać na kamerę, a może nie. A może tak, a może nie. Ale coś tam robią. Budują może jakiś szałas. Kolejny dla kogoś. Dobra, kochani. Nawet nie wiem, jakie długie będą te... Jaki długi będzie dzisiaj ten film, bo moja droga dzisiaj jest długa i tak nagrywam co kawałeczek z innego miejsca, w którym jestem. Ale wiecie, żeby pozyskać kwiaty, to nie można obskubać jednego drzewa, tylko trzeba pochodzić, trzeba poszukać i pozbierać, żeby wystarczyło i dla mnie, i dla drzewa. Do zobaczenia, kochani, do jutra. Buziaki,
i cieszę się, że jesteście ze mną w tej drodze i że na coś się Wam przydają te moje rozważania, te moje myśli filozoficzne, to moje bycie, czasami niebycie, czasami przejęzyczenia i kiksy, ale to wszystko jest drogą, kochani, wszystko jest drogą. Do jutra, buziaki.